Kolor roku 2024 według Pantona to Peach Fuzz, czyli taka jaśniutka, delikatna brzoskwinka. Kto może go nosić? Kto nie powinien? Kto może uratować? W jaki sposób? Jak go łączyć? Z czym zestawiać? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Gdyby przyporządkować Peach Fuzz do jakiejś grupy kolorystycznej, no to bez wątpienia będzie on odcieniem pomarańczowego. Będzie odcieniem jasnym, ciepłym i delikatnym. No i analiza kolorystyczna odpowiada na to, będziesz super kolorem dla jasnej wiosny. To ona właśnie może nosić go na jak największych powierzchniach. Ale pamiętaj, że kolor dedykowany dla jakiegoś typu urody nie oznacza, że nie możemy w jakiś sposób wykorzystać go wszystkie. Ponieważ ważne jest, gdzie nosisz dany kolor. Czy będzie on garniturem, z torebką, butami i z wszystkim po prostu takim total lookiem, czy będzie to spodnie zestawione z górą, czy może będą to spodnie zestawione jeszcze mocniej, tak jak widzisz tutaj na tych obrazkach, które Ci przekazuję. Komu będzie najtrudniej uratować Peach Fuzz? Oczywiście tym osobom, które swoje atrybuty kolorystyczne, czyli te słowa opisujące kolory, będą miały najdalej od tego odcienia jasnej brzoskwini. No bo skoro mamy kolor jasny i ciepły, no to najgorzej będą przyjmowały go te osoby, które są ciemne i chłodne, a ciemne i chłodne są ogólnie wszystkie zimy. Dlatego też właśnie chłodna zima, ciemna zima, czysta zima będą mogły najmniej korzystać z tego koloru. Ale pamiętaj, że jeżeli bardzo Ci się podoba, to możesz, kolokwialnie rzecz ujmując, olać zasady analizy kolorystycznej i kupić sobie chociaż coś małego. Może apaszkę, może torebkę, może buty w tym odcieniu. Jeżeli chcesz być modna, bądź modna. Pamiętaj tylko, żeby nie przesadzać z tym kolorem, żeby źle nie wpłynął na Twoją urodę. Jakie będą najlepsze zestawienia z kolorem Peach Fuzz? Zacznę od tych najprostszych, bo najprostsze będą połączenia z takimi rzeczami, które są samograjami. Czyli można by było powiedzieć, że z odcieniami, które są kolorami uniwersalnymi. I będą to na pewno odcienie bieli, będą tutaj na pewno odcienie jeansu, będą szarości, może nawet w niektórych przypadkach czerni. Ale też świetnym pomysłem będzie łączenie Peach Fuzz z innymi kolorami pastelowymi, jasnymi. I to właśnie będą fantastyczne rozwiązania dla jasnej wiosny. Tak jak widzimy tutaj rozwiązanie całkiem po lewej, czy środkowe, czy prawe. One właśnie będą super rozwiązaniem dla jasnych wiosen, ale nie tylko z innymi pastelami, bo tutaj możemy robić taki efekt mocno kolorowy, ale jeżeli podoba Ci się Peach Fuzz i chcesz go troszeczkę przemycić do swojej szafy, ale stonować jego taki żar, który ma w sobie, ten optymizm, który ma w sobie pomarańczowy, to polecam zestawienie go na przykład z beżowym. I obojętnie, czy to będą te ciemne beże, takie bardziej cieliste, różowawe beże, czy one będą piaskowe, czy one będą prawie takie waniliowe, białe, tutaj zdecydowanie będą tworzyły piękne, bardzo harmonijne zestawienia, które właśnie będzie mocno kochała jasna wiosna. Natomiast oczywiście jasna wiosna ma swój typ siostrzany i jest nim jasne lato, a lato, jak wiadomo, kocha wszelkie odcienie niebieskiego. Jasne lato, bo o nim mowa jako typie siostrzanym jasnej wiosny, najbardziej będzie lubiło jasne odcienie niebieskiego, z którymi właśnie odcień jasnej brzoskwini będzie tworzył przepiękne, takie kontrastowe pod kątem temperatury zestawienia. I oczywiście w przypadku jasnego lata możemy zastosować niebieski przy twarzy, a brzoskwinie na dole. Natomiast na przykład w przypadku jasnej wiosny możemy zrobić na odwrót. Kolor niebieski dać na dół, a jasną brzoskwinię dać do góry. Oczywiście możemy też tworzyć takie zestawienia, gdzie kolory będą pojawiały się na różnych powierzchniach, czyli dużo brzoskwini i mało niebieskiego. ale też możemy połączyć go z mocniejszymi kolorami, takie, które będą, dla których brzoskwinia jasna będzie tłem. I to mogą być turkusy, to mogą być mocne róże, mogą być nawet mocniejsze odcienie niebieskiego. Tak naprawdę, dopóki kolor będzie miał w sobie odrobinę ciepła, to będzie świetnie komponował się właśnie z jasną brzoskwinią i takie mocniejsze zestawienia będą fantastyczne dla typu czysta wiosna. Ale też pamiętajmy o tym, że kolory lubią być zestawiane monochromatycznie, czyli jeżeli brzoskwinia jest odcieniem pomarańczy, to możesz ten pomarańcz pogłębić i zrobić zestawienia w oparciu właśnie o inne odcienie pomarańczowego i mogą to być mocne odcienie pomarańczowego, jak właśnie pomarańcza, mandarynka, papaja, nasturcja, mogą być bardzo, bardzo intensywne, ale mogą też być delikatniejsze i delikatniejsze oznacza to, że mogą być na przykład takie bardziej przypalone. I tak jak odcienie te intensywnie, takie nasycone, będą komponowały się fantastycznie dla czystej wiosny, czyli można powiedzieć, że tutaj czysta wiosna będzie przyjmowała te najmocniejsze odcienie pomarańczu zestawione z naszą dzisiejszą bohaterką, czyli jasną brzoskwinią, ale też będzie mogła z nich korzystać jasna wiosna. Natomiast w sytuacji, gdy pomarańcze troszeczkę osłabimy w postaci takiej, że je przypalimy, zrobimy je troszkę w odcieniu terakoty, cegły, a później nawet przejdziemy do brązu, będą mogły korzystać również inne typy urody, które właśnie mają w sobie trochę więcej takiego zgaszenia, nadal ciepłego, ale jednak zgaszenia w stosunku do jasnej wiosny, ciepłej wiosny czy czystej wiosny. I tutaj możemy połączyć jasną brzoskwinię z rudością. Na przykład tak, gdy ona będzie przy twarzy, będzie takim dobrym buforem dla kolorystyki zgaszonej jesieni, ciepłej jesieni i ta lewa propozycja będzie tutaj najlepsza dla ciepłej jesieni. Dla zgaszonej jesieni świetna będzie druga czy trzecia propozycja, która już jest bardziej w odcieniach takiego brązu, można by było powiedzieć. No ale pojawia się pytanie, czy tak naprawdę w takim razie tylko jasna wiosna, jasne lato, ciepła wiosna, czysta wiosna, ciepła jesień, zgaszona jesień będą mogły nosić ten kolor, a co z innymi? No oczywiście inne typy urody, które nam zostały, również będą mogły go zapożyczać do swojej szafy, ale w mniejszych ilościach. Najmniejsze ilości, tak jak wspomniałam, zimy, czyli czysta, chłodna i ciemna. No ale pozostaje nam jeszcze oczywiście tutaj ciemna jesień, która jak najbardziej będzie mogła nosić doły stylizacji związane właśnie z kolorem Peach Fuzz, ale też mamy tutaj do dyspozycji 3 typy letnie. I teraz już wiemy, że jasne lato jak najbardziej może pożyczać sobie od swojego typu siostrzanego, jasnej wiosny, kolor brzoskwini, ale mamy też chłodne lato i mamy też zgaszone lato. Zgaszone lato będzie mogło przyjmować troszeczkę takie bardziej przybrudzone odcienie, takie troszeczkę, które będą lekko zabrudzoną brzoskwinią, czyli tak naprawdę nie będziemy już stricte w kolorze Peach Fuzz, no bo on jest jakoś tam interpretowany, ale jeżeli troszeczkę go przybrudzimy, to zgaszone lato będzie mogło się jak najbardziej tutaj inspirować. Szczególnie te zgaszone lata, które są w wersji jaśniejszej. Takie, które będą mogły połączyć właśnie z dżinsem czy z szarością naszą dzisiejszą bohaterkę. No ale można by było zapytać, co z chłodnym latem? No chłodne lato, podobnie jak zimy, będzie korzystało w małych ilościach z jasnej brzoskwini. Oczywiście według zasad, bo korzystać może zawsze. I będzie mogło korzystać wtedy, gdy będzie to daleko od twarzy, w małej ilości. Dlaczego? Ponieważ dla chłodnego lata ważny jest chłód kolorystyczny, a Peach Fuzz jest bardzo ciepłym, bo pomarańczowym kolorem. Jestem ciekawa, jak podoba Ci się ten kolor, czy masz zamiar go do swojej szafy wrzucić, czy chcesz przeszukiwać sklepy w poszukiwaniu tego odcienia. My zrobiłyśmy w zespole mały taki research i znalazłyśmy kilka propozycji, które będziesz mogła znaleźć na naszym blogu. Tam będą również aktywne linki do sklepów. Także jeżeli chcesz poznać więcej możliwości, gdzie kupić Peach Fuzz, jak go łączyć, jakie zestawy robić. Zapraszam na bloga, zerknij tam i inspiruj się. Link jest pod naszym dzisiejszym nagraniem. A ja jestem bardzo ciekawa, ile tego koloru faktycznie będzie w sklepach w tym roku i ile faktycznie będzie go na ulicach, no bo to będzie oznaczało, że wtedy on fantastycznie się przyjął. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!